Pani bardzo Wiszula, Wagar, witam w odcinku już kolejnym, chyba z piątym, wieczornym, południowym w Lukożyciu. Sezon 17, część 29, kolejne bloki do oglądania. Stamtąd coś tego, Orzełki, się nazywa ulica w Elblągu. Orzełki, no. Tutaj macie Stefana Orzełki. Dobra, tutaj macie sklep jakiś. Tego. Dlaczego ten teren wybrałem akurat dzisiaj? Bo powiem wam, bo jeszcze tutaj nie nagrywałem ani razu. Także coś musi być zawsze czasami, nie? Dobra. Mam nadzieję, że palców nie widać ale bardzo. Czekajcie, chociaż tak ustawię, dobra. Dobra. No i teraz chciałem pogadać jeszcze o tym całym śmiesznym może. Nie Paydayu to nie. Coś tam o całej się serc, o całej się dwójce tam, nie? Że to już małymi kroczkami już prawie będziemy mieli niedługo betę, że tak powiem, w całości, albo pełna już wersja wyjdzie niedługo. W lato ma wyjść dopiero, gdzieś 6 gdzieś się, czy tam 23 się kończą gdzieś wakacje, nie? A tak to lato to tam się kończy to chyba 30 coś takiego. Coś ten desek. Więc no. No. Tutaj właśnie wszystko zwiedzamy do tego. Natomiast ta ulica nie jest dosyć długa, można powiedzieć. Zaraz ona się właśnie kończy. Orzełki, no, Orzełki się zaraz kończą. Dokładnie zaraz wam powiem, gdzie się kończy ta ulica. Chyba, że tutaj jeszcze by wejść. Mam coś pokazać jeszcze. Czekajcie, no można by, 2 minuty dopiero są, bo można by tak zrobić. Przechodząc tu jeszcze w sumie do wczoraj coś takiego. Tu jest niestety już ulica Brzeska. Ale dobra, też im pokażemy zaraz. Kurczę, mieli coś tam nagranego, bo tam już nagrywaliśmy jakoś w tamtym tygodniu chyba. Coś takiego. Natomiast chyba mi trochę ciężko było, powiem wam, wczoraj, bo te 1730, prawie że 30, bo tam 2 suby brakuje. No, ciężko było to w ogóle ogarnąć, powiem wam, o, tak można powiedzieć, tak zapomniałem, no, bo tutaj zapomniałem w ogóle wam nagrać tego, tej brzeskiej. To dobra, po lewej stronie się kończy aż tam, coś takiego, o, a po drugiej stronie tutaj jeszcze macie, nie, no i dobra, no i teraz możemy wracać na te Orzełki. Teraz ulica Brzeska, tam są Orzełki, także już mamy 2 ulice na razie dzisiaj nagrane już, można powiedzieć. Powiem wam, wywaliłem tą grę, a chociaż fajna była, kurczę, no takim statkiem, wiecie, latacie, nie, tego po całym świecie. I no są coraz trudniejsze poziomy, w sensie, wiecie, że można grać na hardzie lub na ekstremalnym poziomie jeszcze grać. Ekstremalne poziomy są trudne jak cholerka. Nie wiem, jak ktoś chce, to mogę podać nazwę. Nazywała się ta gra chyba jakoś coś tam shooter było, ale nie pamiętam nazwy dokładnie. Także jak ktoś chce, to może ktoś tam sobie że tak powiem sobie używa tego zagrać w tą grę, nie? Wczoraj ogólnie oglądałem, powiem wam, trochę Raysona, znaczy nie, Raysona to trochę na końcu. Najpierw tego Mateo oglądałem, live'ika u niego, no taki live po kiju, szczerze mówiąc. Potem, co to ja to oglądałem jeszcze? Później właśnie Raysona trochę oglądałem, nie, tu tego, ale on już prawie tam kończył, tak żebyś mi się nie chciało tam siedzieć za bardzo.
Teraz mamy licę straszną, dziwną. Już wam, mogę wam przeczytać ją w sumie. Tutaj już pokazałem, tu, dobra. Tutaj powiem wam raz w tamtym roku spotkałem Dariusza Usla, także o, ciekawie was być. Lechi Niewieskiego. Strasznie, po niemiecku chyba nazwa Lechiwiskiego. No, coś takiego, nie? A tu mamy ABC jak zwykle. Nic nowego. Tam kurczę, też już nic nie ma. No dobra, no to w sumie zdążyliśmy nagrać wszystko, można powiedzieć, na dzisiaj. Bo myślałem, że wiecie, że myślałem, że nie zmieści się to, ale zmieści się jakoś cudem. To dobrze, bo w sumie nie będziemy musieli nagrywać dalej. Następna ulica będzie to Browarna właśnie. Chciałem wam powiedzieć, ulica Browarna. Później już coraz bliżej dworca. Dworzec będzie najprawdopodobniej na końcu, nie? Nagrany. Tam jego bloki jakieś tam śmieszne jeszcze. Coś tam znajdziemy, ale w hotelu nie będziemy nagrywać, nie? Tylko takie przed dworcem są takie po Polnej, powiem wam. Idziecie prosto, tutaj skręcacie w lewo, potem znowu prosto idziecie i macie takie ala śmieszne balkony. Się nazywa ta ulica Ogrodowa ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział, bo już się dowiedziałem. No, natomiast to będę musiał zapamiętać. Bo to dziwnie się nawet pisze to nawet. Lechi Niewieskiego. Jakby. No, Lechi Niewieskiego. Coś takiego. No, szczerze mówiąc, no. Dziwna nazwa, nie? Nie jest jakaś to za ciekawa tego. Ta nazwa. Ale no dobra, może być, nie? No nie tak źle. Oby tak dalej, nie? Tam. Wczoraj ziomka spotkałem takiego, powiem wam, i on ten, on powiedział tutaj tego, nie? Się dziwił, jak ja doszłem do tych subów, nie? No ja mówię mu centralnie, że ja centralnie od ludzi żebrałem suby i tyle. Tak mu powiedziałem. Na moje po prostu powiem wam, że no się nie opłaca po prostu trzymać się, znaczy być sobie w domu, tu tego, nie? Być sobie w domu do tego. Lepiej iść na miasto sobie, wyjść z tego, jak wam się nudzi z subami właśnie. Nie wiecie jak ogarnąć to. Po ludziach pytajcie wszystkich i tyle. Czy dasz suba, czy nie dasz suba. Coś takiego, nie? No, a tutaj będziemy już mieli ulicę Browarną jutro. Tutaj jeszcze wam okno pokażę na koniec. Tam też jakieś okna. Śmieszne. Tam jest właśnie ulica Browarna, tam gdzie właśnie teraz pokazałem te okna. Czy teatralna. No, teatralna, wiecie? No, ja się zresztą dowiem, bo tu zaraz dojdziemy do niej. Nawet będziemy wiedzieć, czy to jest teatralna, czy to jest Browarna. Ale wydaje mi się, że Browarna, wiecie? Sorry. Ale wczoraj, powiem wam, to nieźle kaszlałem, bo zaczęło padać tutaj deszcz. I wyszło takie coś, że prawie że mi się przeziębił, ale jakoś mi przeszło to do jutra. Do wczoraj, znaczy wczoraj. Do wczoraj mi to przeszło. I to jest tak, to jest ulica Browarna, zgadza się. No to tam trochę wam jeszcze pokażę. Tam też jest trochę tej Browarnej. Tutaj też Browarna. No możemy na razie ponagrywać wam, powiem wam. Nic na to nie, nic nie szkodzi po prostu, żeby ponagrywać tej ulicy jeszcze Browarnej. No także cztery ulice gdzieś, albo nie. Czekajcie. Orzełki te Recha Niewicka, coś takiego, coś tam. Dobra. Rychowiecka chyba, coś się czyta. No i jeszcze teraz ta, Browarna. Tak z trzy ulice byśmy mieli nagrane na razie.
W sumie i tak powiem wam, tutaj jakieś coś tam mają, no Cezary Pazura, sławny youtuber z tego, z Meta też już, no. No także jakoś to leci, nie? Ważne, żeby jakbyście nagrywali, żebyście cięć za bardzo nie robili, bo później wam wywali trochę minut i bez sensu jest to, wiecie. Powiem szczerze, czy tam gadać, czy nagrywać, bez sensu jest to nagrywać wtedy potem, bo uwali wam minutę i będziecie mieli kija z tego nagrywania, mówiąc szczerze. No. Tam mam jakiś też blok, ale tam wiecie, mało ważne. Także gdzieś tak do dworca będziemy nagrywać. Także może będzie tak 30 parę odcinków. Jeszcze 30 parę części, bo odcinków to będzie jeszcze w cholerę, na pewno. Chyba że coraz mniej, chyba że się nam jakoś uda to nagrać, bo jest dopiero 11 minut. Pewnie zaraz się wyłączy na 13 minucie. Gdzieś tak, coś takiego. O, tu mamy straż pożarną, państwowa straż pożarna. A tamtego, no. Kiedyś, powiem wam, byłem tutaj. A to na wycieczce byliśmy takie, wiecie, znawczo-poruchawcze, można powiedzieć. No. Tak, no. I tu kiedyś nas chcieli wodą oblać, coś takiego, nie? Było. No. Także, no. No sorry za tamte słowa, ale miało tego nie być, tego słowa, ale wiecie, tak dla beki powiedziałem, może więcej wyświetleń będzie przez to powiedzenie, nie? Tam mało ludzi, kurczę, ogląda trochę kanał ten, no trochę, czasami potraficie zarąbać w dzień jeden, to tam 37 przywalicie, ale z tego dnia już jest trochę lepiej, bo zanim odcinek pójdzie w eter, to tak wiecie, no tak więcej niż 50 będzie później, nie?